Mówią, że od przybytku głowa nie boli. Nie w tym przypadku, bo tu jest tak dużo dobrego jedzenia, że nie wiadomo od czego zacząć. Kilka kilometrów od Omiszu znajduje się restauracja z regionalną kuchnią, która jest bardzo chętnie i często odwiedzana przez gości, w związku z tym to dobrze świadczy jej reputacji. I ja wybrałem sobie najfajniejsze potrawy, żeby ich po prostu popróbować. Zacznijmy od chleba, bo on jest gigantycznych rozmiarów. To jest chleb z podpeki, czyli takiego dzwonu, którym jest przykrywany w trakcie pieczenia. Kawałeczek spróbuję, przecież całego od razu nie zjem. Sam smak daje mi już pojęcie o tym, że na pewno warto go dodawać do różnych potraw, chociażby to będzie karkołomne połączenie, jak na przykład z soparnikiem. Soparnik to jest taka pizza, ale w wydaniu nie tyle chorwackim, co nawet z tego regionu środkowej Dalmacji. Bardzo proste składniki. Mamy wodę, mamy mąkę, mamy oczywiście oliwę i przede wszystkim mamy szpinak. I ten szpinak właśnie nadaje nie tylko tutaj takiego wyglądu z zielonym paskiem, ale także smaku, którym można się zajadać. Tu z kolei mam danie mięsne. To jest pasztycada, czyli pieczeń wołowa z takim lekko słodkawym posmakiem suszonych śliwek. A do tego gnioki, czyli kluski śląskie, tylko znów w wydaniu dalmatyńskim, ze środkowej Dalmacji. Żabie utka. Takie chicken wings, tylko z żaby. Tylko nie wiem, z której strony się za nią zabrać. Spróbuję tak, jak to się robi z chicken wingsami, odgryźć po prostu w palcach. To mięso jest znakomite. Nigdy nie próbowałem, ale gwarantuję wam, że gdybyście nie wiedzieli, że chodzi o żabę, to pomyślelibyście, że to jest trochę jak mięso z kurczaka, a trochę jak jakaś szlachetna ryba. Wszystko jest wyśmienite, nie tylko wygląda, ale także smakuje, więc zabieram się za jedzenie, żeby nie przedłużać. Jak mi będzie mało, to poproszę o dokładkę. Smacznego!